Zróbmy to profesjonalnie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Na YouTubach z osobami na Twitchu już się witałem, przed wami Kacmen, bo tak mnie dzisiaj męczy i słyszy, że moje pajęcze zmysły po prostu mogą nie ogarniać pewnych rzeczy. Moi drodzy, ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Z bardzo ważnymi i wyjątkowymi informacjami. Burmistrz Odworn, dziękujemy za kontakt. Idziemy misję robić, nie? Odblokowaliśmy ten strój. Black Cat. A, powalczmy, zobaczymy. Ale uczciwy. Taką mam pracę, burmistrzu. Uczciwość jest dla mnie najważniejsza i nic... Siemka! Możemy się bić albo, uwaga, zrobić grilla! O! O, to, no. Ja jednak jestem po prostu dobry, no nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Gdzie jest reszta tych smrodów? O ja, tak serio, to gdzie to jest? No bo to jest niby tutaj. Aha, dobra. Bez zbędnej zwłoki. Okej. Czyli będziemy się bić w środku, no dobrze. MJ, jestem w pierwszej lokacji z twojej listy. Zgadnij, co znalazłem. Demony? Zgarnęłaś główną nagrodę. Postaraj się ustalić, co kombinują, a ja się przywitam. Dobra. Czyli tutaj na poważnie robimy wszystko, tak? No i zrobiłem się trochę. No i źle zrobię, dobra. Ja pierdzie, jakieś granatniki mają. Dobra, to trzeba rozwalić go. No miałem ciche eliminacje zrobić, 3. Kurde, dobra, nice. Ale unik. O ty bnoju. Cześć, zróbmy to inaczej. Bo ty mi muszę na pewno rzucać, jak są spętani. Tego załatwmy od razu. Dobra. No chodź tu. Elo. No, ale dostał. Wow! Ten z wyrzutnią rakiet stoi przy mnie i chce tutaj bić?
kurde. O, witam, panowie z drużyny juniorów. Dobra. A wygnoj. To macie. Nie dotykając. Czas na zmianę warty. Świetnie. Wasi poprzednicy byli w kiepskiej formie. Rzekomo urzęduje producent ekskluzywnej lekki. Chyba wygryzł go stąd handlarz nielegalną bronią. I na domiar złego, z tego co widzę... No chodź! Dawaj! Hipsterscy zabójcy są zawiedzeni. No, chciałem się podleczyć. Najsik. Nie, żebym się nie cieszył na wasz widok, ale w sumie faktycznie wasz widok mnie nie cieszy. Ach. Dobra. Jeszcze dwa rzuty. Ty gnoju, już po tobie. Kolejne demony. Może zamiast walczyć, pójdziemy na ciasto owocowe. Dobra. Jeszcze ktoś? A co? O, oh, fuck. Dobra, gincie, negatywy. Okej, okay, lotnik. Wsio! No gościu! Dobra. Jakiś wzmocniony atak... jakiś wzmocniony atak by się przydał dzisiaj. Bo tak widzę, że kurczę, nie bijemy aż tak mocno w sumie. Może coś znajdziemy. Dobra robota. Zawsze dobrze pozbyć się broni z ulicy. Zawsze dobrze pozbyć się broni z ulicy. Nice. Nice. Także bardzo dobrze, moi drodzy, pozbyliśmy się broni z ulicy. Także jak teraz Amerykanie będą walczyli o swoją wolność? Dobrze. Pokażcie mi tak, kostiumki czy coś. Mamy jeszcze sporo tych kostiumów zostało nam do odblokowania. Możemy się pobawić w plecaki, żeby ten pierwszy, to chyba jest pierwszy kostium, odblokować sobie. Gadżety. Mamy 0 punktów umiejętności, więc przynajmniej problem się rozwiązał. A my chyba polecimy główną misję zrobić, co? Madison Square Park, to jest jakaś misja po drodze. No dobrze. Czy wy chcecie, żebyśmy zbierali też plecaki, żeby odblokować kolejny kostium? Dużo...
dużo tego zbierania będzie, bo tych plecaków to akurat jeszcze trochę zostało. Tu centrala. Dostałem kulkę od gliniarzy, kiedy myśleli, że działam z elektro. Dobrze, że podręczniki są grube. Szkoda tylko, że takie drogie. No ładnie. 24 z 50, czyli jeszcze właściwie 30 plecaków nam zostało. No dużo, niedużo, nie? Ale jednak... Jednak troszkę. Wiadomość z ostatniej chwili. Moje źródła donoszą, że policja podejrzewa, iż to demony stoją za przeprowadzeniem ataku bombowego w ratuszu. Jeśli to prawda, cofam swoje słowa o tym, że to nie wina Spidermana. Byłby on wówczas przynajmniej częściowo odpowiedzialny, bo to właśnie kompletnie bezmyślne działania... Pomoc na życzenie! Bułka z masłem! Nie! Z lasera walo, bo to te oddziały o skorpa, nie? O, nie oszukasz mnie, panie gruboskórny. Wiem, że mnie kochasz. Mamy i plecaczek. Juhu! Dobra robota. Trzeba się przyzwyczaić trochę do tego. Czasami są problemy z tym poruszaniem się. Potrzebne natychmiastowe wsparcie przy pościgu za podejrzanymi pojazdami. A pościg jest spoko. Wow. Fisk strasznie mnie tym pokiereszował. Chciałem tego użyć jako dowodu, dopóki MJ nie uzmysłowiła mi, że sam skończyłbym w pace za wtargnięcie. Szczęście Parkera. Szczęście Parkera. Puszeczkę 2KC. Nie, to już nie jest tak źle. No bardziej człowiek zmęczony, kurde. Ej, panowie, a kierunkowskaz? Będę musiał wlepić wam mandat. Czas na wysiadkę. W ciężarówce jest bomba. Trzeba ją rozbroić. Ej, to było ciekawe, kurde, nie? One muszą płacić majątek za ubezpieczenie. To było fajne, kurde, z tą bombą. No dobrze. Mam jakąś misję poboczną jeszcze. To zróbmy ją. Why not? Uwaga, agenci, tu centrala. Meldujcie na temat sytuacji w Madison. Spidermanie, pomocy! Spiderman, prywatny detektyw. Dużo expa. To bierzemy. Dobra. Uuu, jak ładnie wygląda. To zdjęcie czy render, kurde, bo nie wiem. No ładnie. Ale chyba render. Nie jest. Jestem Carmen. Nic mi nie jest. Chodzi o mojego Carmen męża Rodriga. Dziwnie się zachowuje i zaczął się spotykać z pewną kobietą. Posłuchaj, nie jestem najlepszym doradcą w sprawach sercowych. Nie, to nie tak. Ona ma chyba koneksję z przestępcami. Rodrigo wpadł w tarapaty. Och, ten Rodrigo. Nie chcę nic powiedzieć. Sprawdzę to. Nie wiesz, kiedy ma się z nią spotkać? Dzisiaj, przy centrum odwykowym w Greenwich. Dobrze, nie martw się, Carmen. Dowiem się, co jest grane. No dobrze. Centrum odwykowe nie jest daleko. Carmen przysłała zdjęcie Rodriga. Poszukajmy go. Może weźmiemy teraz jakieś umiejętności z drzewka, które pozwoli nam się tu lepiej przemieszczać czy coś? To by się przydało do zbierania tych plecaków też, nie? Wszystkiego. Nie.
To Rodrigo. Jest zdenerwowany. Ta kobieta nie wygląda na przyjaciółkę. Zrobię zdjęcie i zobaczę, czy Carmen ją rozpoznaje. Oby to było wszystko. Oczywiście. Jeśli to zdjęcie wyjdzie, zły kąt. Muszę złapać go prosto. Wystarczy, że oddasz mi plany. Bardzo ładnie. Mam. Wygląda dobrze. Mam. Pamiętaj, piśnij słowo, a upublicznij zdjęcie. Plany? To brzmi poważniej niż myślałem. Lepiej pójdę za tą szantażystką i zobaczę jak bardzo. Carmen, wysyłam ci zdjęcie. Poznajesz tę kobietę? Nie, nigdy jej nie widziałam. O czym rozmawiali? Zdaje się, że go szantażuje. Wspominała coś o planach. Mąż jest ochroniarzem w kasynie w Atlantic City. Być może planuje skok, ale muszę mieć więcej dowodów, nim podejmę jakieś kroki. No one. Dobra, zobaczę dokąd zabierze te plany. Odezwę się. Plany. Ach, ta Carmen niedobra. Jakiś mały ruch w tym Nowym Jorku w sumie. Kolejna ofiara? Czy wspólnik? Muszę zrobić zdjęcie. Nie ma skąd zrobić dobrego zdjęcia temu nowemu. To wygląda jak spód wiaduktu. No, wreszcie. Masz je? Pewnie. Zdjęcie natychmiast przywołało mnie do porządku. Rodrigo zawsze był wreszcie. O Jezu, zauważył mnie, no. Kurde, skakałem. Nie mogłem na ten kontener wskoczyć. Aby było dobrze. Cześć, kolejna hej. Ofiara? Czy wspólnik? Co mam czytać? Muszę zrobić zdjęcie. No wiem, że do sufitu, ale nie ja chciałem zrobić ten. Zdjęcia temu nowemu. To wygląda. Ale ja chciałem po swojemu. O to chodziło. No, wreszcie. Masz je? Pewnie. Zdjęcie natychmiast przywołało go do porządku. Rodrigo zawsze był leszczem. Przecież się ucieszy. Pokaż te plany. Mogę się spuścić. Konsolka Pro, gramy na PS4 Pro. Muszę złapać pociąg. Nie chcę, żeby szef czekał. Dzisiaj nieźle się obłowimy. Tak jest. Co oni tu robią? Ile osób w tym bierze udział? Muszę go śledzić. Gdzie on wysiada? Spróbuję się podłączyć do systemu metra, żeby sprawdzić trasę. Carmen! Szantażystka spotkała się pod wiaduktem z jakimś facetem. Zdaje się, że on zna twojego męża. Przesyłam ci zdjęcie. To Deshaun, przyjaciel Rodriga z koledżu. Trafił do więzienia za rabunek. Plany kasyna i kryminalna przeszłość. Nie najlepsze połączenie. Muszę się dowiedzieć, kto jeszcze w tym siedzi. Jeśli chcą okraść kasyno, potrzebny im będzie kierowca i spec od sejfów. Oglądam sporo filmów akcji. Na to wygląda. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A ciekawe, czy mógłbym się podczepić pod pociąg. Linia pośpieszna? Nie mogę stracić z oczu tego pociągu. Koń! Muszę przyspieszyć! Nie, udało się, dobra. Myślałem, że się nie udało. Chciałem spróbować się podczepić pod pociąg i żebym jechał z nim. Idzie do tamtego biurowca! Thank you.
Tak, przejrzyj harmonogram. Zaznaczyłem naszych na tablicy. Oznacz ich na mapie. Roman ma być kierowcą? To przecież jeszcze dzieciak. Zjedz jak mojego brata. Możemy mu zaufać. Poza tym pojechał już po kogoś od siebie. Ruscyc. O, kasyno. Dobra, Roman jest gotowy. Just... Roman gotowy. Ruszają. Roman gotowy jest. No dobrze, gotowy Roman. Ciekawe, czy to jakieś nawiązanie do Baby Drivera, że jakiś młody jest. Nie mogę ich stracić z oczu. Co do diabła? Spider-Man! Spider-Man! Jak zatrzymujemy te auto, to ono przyspiesza. To są strasznie fajne te. A Niko i Roman, no albo tak, kurde. Uwielbiam, kiedy plan się sypie. Hej, Carmen. Kurde, jak jadą te oddziały. Męża i jego ekipy do pięknego Atlantic City została odwołana. Dziękuję. Rozmawiałam z Rodrigiem. Na zdjęciu z nocy, kiedy Deshawn dokonał napadu, widać go za kierownicą. Ale Rodrigo o nim nie wiedział. Podwoził po prostu kumpla. Mam znajomą w policji. Pomoże mu. Zwłaszcza jeśli zgodzi się zeznawać w sprawie szantażu. Zgodzi się. Albo udowodnię mu, że powinien się bać mnie, a nie Deshawna. Dzięki, Spider-Manie. Co za żonka. No dobrze. Tu mam jeszcze wieżyczkę, to zróbmy. O! A, dobra, bo pewnie się przynosi ten. Tak, zamontowałem green screena i rzeczywiście jest chyba fajnie. Znaczy, ja mam mniej miejsca, bo mam gdzieś tutaj pół metra między biurkiem a green screenem, ale jeszcze się tutaj mieszczę. Więc okej, okay, nie? Także spoko. No i robi się dzień. Fajnie to wygląda, naprawdę ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Okay. O kurde, co nas tak wywaliło? A dobra, weźmy tą wieżyczkę, nie? Czyli kolejna. Situation under control. Porządku. Także situation under control. Doskonały zasięg, więc to jest kolejna misja. Tutaj, znaczy achievement dostany. Dobra, to lecimy. Zróbmy tą misję. A, możemy szybką podróż zrobić, ale nie chcemy chyba, nie? Tutaj podróżowanie jest na tyle przyjemne, że... Nie ma co, nurek jeden zrobiony, okej. A i mamy levelek. Mamy nowy kostium, moi drodzy. To jest kostium zapaśnika, który jest do dupy. Używaj pajęczego rzutu bez konieczności wcześniejszego związywania wrogów siecią. Okej. No, czyli całkiem takie nawet okej, ale skoro już mamy tę sieć, to niepotrzebne nam to. Kopnięcie z lotu będą teraz wywarcie przeciwników z tarczami. Wreszcie nie powiedziałem. Dobra. Z pajęczego. Uuu.
To są triki, tylko czy one są nam potrzebne do czegoś? Dobra, dajmy to. Już! Wszystkie wieże systemu ostrzegania są sprawne. Dzięki bardzo za subskrypcję, Gwardasik! Że może pozwolisz pewnej osobie z nami świętować? Ile to jest? Już 8 miesięcy! Dzięki bardzo, Gwardas! Szacun! Pięknie! O nie, Spider-Cop! Intuicja Spider-Copa i niestrudzone planowanie szefowej pozwoliły im wykonać robotę. To całkiem słodkie. Niedobrana para jak masło orzechowe i czekolada. Albo śniadanie na obiad. Pracowała wspólnie. Okej, już dość. Do następnego, Spider-Copie. Przekonuję się, prawda? Spider-Cop, no nie. O! No zobaczcie. Ej! First and last day. Boże, myślałem, że to Fast and Furious. Dobra robota. Dobra. No i Times Square. Pięknie. Pamiętacie? Spider-Man miał towarzyszkę Black Cat. Kształtną dziewuszkę w skórzanym wdzianku. Taką, której raczej nie chcielibyśmy przedstawić mamusi. Jak się potem okazało, była złodziejką. Tak! Szok! I niedowierzanie, co? No to słyszałem, że babka wróciła, niech zgadnę. Spider-Man daje drugą szansę. Czy to dlatego, że jest naiwny? Złodziejka. A może myśli tylko tą swoją pompką do pajęczyny? Spider-Manie, wiem, że mnie... Myśli swoją pompką do pajęczyny. Jak mówi stare porzekadło, kto sypia z kotami, budzi się z chłami. Co jest? Ktoś mi tu krzyczy do ucha. To było z psami? Kto sypia z kotami, ten budzi się z pchłami. Widzisz, Gabi? Musisz uważać. No dobrze, pięknie, pięknie. Wszystkie jednostki, potrzebna interwencja. Atak na pojazd opancerzony. Funkcjonariusze potrzebni w Gramercy. Był unik, przeca. Dawaj, grubasa. Sprawdziłem, co muszę zrobić, żeby tutaj super wygrać. Demony to nie jest zwykły uliczny gang. Ale zrobiłem, okej. Okay. Nice. To jest ta misja naukowa, ale to na razie zostawimy. Wygląda kozacko, to jest naprawdę dobra giereczka. Dziękuję bardzo za... Hościka, także witam, witam. Dzień dobry, moi drodzy. Tu Central Table. Jak sytuacja w Koreatown? No dobrze. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje, moi drodzy. Czy to będzie ten negatyw? Zobaczymy. Peter! Skoro ty zastępujesz pana Lee pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? Nikt. Kurde, ciocia May, taka kurde dobra w ten... Znasz kogoś? A tu jest taka stara. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi? Morales, porucznik Morales. Dostał medal w ratuszu. Zobaczymy. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było,
było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Ty już ma numer do matki, kurde, co za koleś. Zadzwonię. Hej, pan Lee się z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. Muszę sprawdzić gabinet Lee. Jestem King Bruce Lee, karate mistrz. No to chodźmy. Kurde, jakie obrazy mają. O, mogę posprzątać, nice. Śmieci posprzątane. Pete, dobrze znów cię widzieć. Mi jakoś leci. Coś jeszcze tu mogę posprzątać, czy coś? Bo ja nie wiem, czy ja muszę posprzątać, może mogę posprzątać. Tu z praniem nic nie ma. O, tu są śmieci jakieś, dobre. Hej, podobno byłeś w ratuszu podczas zamachu. Wszystko gra? Jak wywija? No dobrze. To sprzątnie. Chociaż w sumie nikt nic nie mówił, żeby sprzątnąć. Chyba. Tam powiedział, że pomoże. Nie myśl o tym. Po prostu o tym nie myśl. Nie myśl o tym. Może gdzieś na górze jeszcze będą te... O, tutaj chyba są. Zostawili na środku. Kurde. Okej. Ciekawe, coś jeszcze mogę zrobić? Szykuję się, dobry dzień. Nie mogę spać. Właśnie wtedy. No nie może spać, kurde, widzicie? Nie czuję się już bezpieczny. Chodźmy na górę, zobaczymy, co się dzieje. Podobno widzę, że dał się omotać. W tamtym przytułku nie czułam się bezpiecznie. To jest normalny przytułek. Pierwsze wrażenia z gry, no już nie takie pierwsze, bo ja to już trochę gram, ale gra jest naprawdę świetna. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobra, nie? Nie czuję się już bezpiecznie. A, jest kratka wentylacyjna. Może gdzieś jest otwór wentylacyjny. Jest. Ha. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Co tu jest? No. No. Nie wiadomo, co to jest. Jakieś przetworniki są, czy coś? Wow. Tu jest prąd. Wow, co jest? Dobra. Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Rozumiem, ale numer konta znajduje się w biurze pana Lee, które jest, cóż, niedostępne. Oddzwonię, kiedy tylko uzyskam te informacje. No, Just Cause to będzie taka, wiesz, typowa ten, typowa rozwałeczka, nie? Co zrobiłby Ben? Co zrobiłby Ben, kurde? Ben by zginął. Zaraz mnie ktoś zobaczy i będzie kaszalot. Lee tyle zrobił dla Nowego Jorku. Trudno uwierzyć, że skrywał w sobie taki mrok.
Fajny mieczyk. Fajny pomieszczenie, które widziałem z szybu, jest dokładnie za kapliczką. To historia, którą ojciec czytał Lee. O demonie, którego można okiełznać dzięki równowadze. Pamiętaj, powiedział starzec, tylko dzięki równowadze opanujesz moc demona. Bez równowagi potwór zwróci się przeciwko tym, którzy pragną go kontrolować. Świetna bajka. Naprawdę ojciec musiał mieć tak wywalone, że czytał mu 3 linijki, kurde, bajki, nie? Droga May, wkrótce słyszysz historię na mój temat. Historie według których jestem terrorystą i mordercą. Te historie są prawdziwe. Jednak nasza historia, historia Fist, także jest prawdziwa. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze wierzyłem w naszą misję. Naprawdę troszczył się o May. Chyba nic jej nie grozi. No nieźle. Na kapliczce ze zdjęcia brakuje obrazka. Ano. Chyba nie można było karty. Dziennik Lee. Klucz. Ciekawe, gdzie jest zamek. Wilson Fisk został aresztowany. Nie mogę w to uwierzyć. Dzień, o którym myślałem, o którym marzyłem, wreszcie nadszedł. Jednak z jakiegoś powodu wciąż się waham. Rozdartego. Cicho, Peter. Jakby wcale nie chciał iść tą drogą. Czy naprawdę jestem w stanie to zrobić? Wszystko potoczy się szybko, jeśli wydam rozkaz. Moi ludzie przejmą arsenał Fiska, jego materiały wybuchowe, jego sekrety. Dzięki temu pokażemy Normanowi, czym jest prawdziwy ból. Przekona się, jak to jest zobaczyć, jak rzeczy, które kocha, zostają zniszczone z jego winy. Jednak osiągnięcie tego oznacza zaprzepaszczenie wielu spraw. Wszystko, co stworzyłem w Fist, całe dobro, do którego się przyczyniłem, może zostać stracone, jeśli mój plan się powiedzie. Wreszcie nadeszła moja chwila, a ja się waham. Czy mam się wycofać? Jakaś część mnie tego pragnie, ale demon jest głodny, a ja nie jestem dość silny, by go powstrzymać. Czyli już wiemy, przez Osborna on stracił swoją całkiem niebrzydką duperę i postanowił zrobić tak, żeby, kurde, teraz Osborn cierpiał i kill him, kurde, w ogóle, nie? To jakiś dziwaczny zamek. Chyba jest git. A, rozumiem. Jest! Easy. W sosa grałem. W sosa grałem. Wow. Co ty ukrywasz, Lee? Lee ma obsesję na punkcie masek. Jak u Junga. Musi udawać kogoś innego, żeby ujawniła się jego mroczna natura. Lee oddaje swoje moce innym. Jak Lee nasyca je swoją mocą? Indukcja bioelektryczna? Kompresja przesunięcia fazowego? No nieźle. Ciary. To w negatywie zrobione. Wow,
poteczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następne kroki. Oddech diabła. No, w ten sos grało się całkiem spoko, nie? Ale nie wiem, jak to teraz wygląda. Czuję, jak rośnie we mnie moc. Karmi się moim gniewem. Jeżdż. Ojciec powiedziałby, że zszedłem ze ścieżki równowagi, ale nigdy nie rozumiał. Że aby pokonać potwora, trzeba stać trzeba się potworem. Nim zostać. Nice. Pokój pod napięciem. Do niszczenia dowodów. Jeszcze jeden. Znalazła. Albo May. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało. Nieźle. Wszystko dotyczy Normana Osborna. Jego całej kariery. Lee miał na jego punkcie obsesję. Okej, okay, teraz kratka w podłodze. Okej. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? Ciemno tu strasznie, to nic nie widzę. To o tej pewnie. Nice. Cześć, Peter. Pan Lee. Nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Wezmę to. Dziękuję. Niestety, zaraz muszę znowu wyjechać. Wpadłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu Osborna? Od kiedy go lubisz? No, najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. Kto wie, co jeszcze planują? Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić. Dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. Ale była potyczka słowna. No i w sumie nie. Wydaje mi się, że Martin chyba wygrał tę potyczkę słowną. Kurde, mimo wszystko. Jaś tak Peter, taki bezjajeczny, taki kurde, tak słabo, nie było tutaj mocy, nie było czuć przekazu, ciar nie było, nie, no papy z dachu nie zerwało, Ali przynajmniej ma garnitur fajny. O shit. Czekajcie! No, jakieś kurde ten. Co to? Zombiaki. No ładnie. Dobra. I tu, moi drodzy, czas na przerwę. Tak jest. Dokładnie tak.